Dzień dobry Państwu, Kazimierz Marczewski z redakcji Boletinfo. Dzisiaj naszym gościem jest dyrektor Szpitala Świętego Łukasza, pan Kamil Marczyk. Dzień dobry Państwu. Od razu przystępujemy do pytań. Jakie straty ma szpital za 2023 rok? Rok 2023 jeszcze jest niezamknięty, ale szacujemy, że szpital osiągnie zysk w wysokości około 1 000 000 zł. Jeszcze liczymy, bo jeszcze nie wszystkie faktury zostały rozliczone z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oczekujemy za wypłatę nadwykonań, ale jesteśmy raczej pewni, że ten zysk będzie w wysokości około 1 000 000 zł, co nas bardzo satysfakcjonuje wszystkich i nasz organ założycielski, jak i wszystkich pracowników szpitala. Co z projektem mieszkań dla emerytów na terenie szpitala? Była super reklama, wizualizacja i co, brak chętnych? Chętni są. Robiliśmy taki pilotaż rozpoznania właśnie, ile jest chętnych, no ale oczekujemy na rozwiązanie funduszy, które pozwolą nam na wybudowanie tego osiedla. I w chwili obecnej zawiesiliśmy rekrutację osób, które będą chciały uczestniczyć w takim projekcie. No i mam nadzieję, że w przeciągu roku, dwóch już będziemy mogli rozmawiać o konkretach na temat wybudowanego już wtedy osiedla senioralnego. Kiedy będzie pomoc okulistyczna na SOR-ze? Pomoc okulistyczna wiąże się z tym, że trzeba mieć oddział. Oddział 24-godzinny i w chwili obecnej naszym celem jest posiadanie nowych oddziałów, rozwijanie szpitala, ale w pierwszym priorytecie jest posiadanie w naszym szpitalu oddziału kardiologicznego, więc będziemy w tym roku starali się o pozyskanie kontraktu i utworzenie kardiologii z kardiologią inwazyjną i to jest dla nas w chwili obecnej priorytet. Kolejne oddziały, to jest bardzo duża inwestycja, to jest bardzo dużo starań, aby uzyskać kontrakt. Będziemy, myślę, że w przyszłych latach, kwartałach o tym rozmawiać, żeby takie oddziały powstawały również w Bolesławcu. Dlaczego przychodnie szpitalne nie będą w budynku podawnej policji, tylko na koniec osiedla są wyrzucane i trudno dostępnym terenem po sklepach? Była kiedyś przychodnia na Zwycięstwa obok szpitala i było to idealne miejsce. Zmiany tylko na gorsze są robione? Przede wszystkim budynek po starej komendzie policji jest przeznaczony na centrum rehabilitacji z trzema oddziałami. Centrum rehabilitacji ogólnoustrojowej, rehabilitacji neurologicznej, rehabilitacji pulmonologicznej, w której będzie się znajdować 85 łóżek. Dzięki tej inwestycji państwo, mieszkańcy Bolesławca, pacjenci, którzy przebywają u nas w szpitalu, będą mieć zapewnioną kompleksową opiekę, że po szpitalu będą mieć bezpośrednią proces leczenia zakończony rehabilitacją, co jest dla nas bardzo ważne z punktu medycznego. Niestety rozwój poradni szpitalnej, rozwój tego zapotrzebowania na usługi do lekarzy specjalistów przerósł nasze najśmielsze oczekiwania i musimy przenieść, aby zapewnić jakikolwiek komfort pacjentom, jak i pracownikom naszego szpitala przyjmowania pacjentów. Więc nowa lokalizacja przy ulicy Starzyńskiego. Wydaje mi się, że ona jest stosunkowo komfortowa, bo jest dostępna dla pacjentów z parkingiem na parterze, będzie w nowoczesnych pomieszczeniach. W marcu otwieramy nową lokalizację przychodni, 550 metrów kwadratowych. To jest podwojenie ilości metrów kwadratowych, jaką w chwili obecnie mamy. Gdzie jest lodowisko LPR, które miało być na dachu? Chyba pieniędzy nie ma na to? W chwili obecnej czekamy na ogłoszenie konkursu ze środków Ministerstwa Zdrowia, konkretnie z Funduszu Medycznego, gdzie środki na budowę lądowisk przy szpitalnych oddziałach ratunkowych są zabezpieczone. Wiemy, jaka była sytuacja w Polsce, zmiana rządu, zmiana władz, zmiana wielu ministrów w Ministerstwie Zdrowia spowodowała prawdopodobnie, że te konkursy są odraczane. My z niecierpliwością czekamy. Jesteśmy gotowi, mamy projekt budowlany, mamy pozwolenie na budowę, więc praktycznie od otrzymania dotacji będziemy w stanie w przeciągu kilku miesięcy już rozpocząć proces budowlany. Parking przy szpitalu, brak miejsc.
Też mnie to smuci, że ten parking jest tak mało dostępny. Niestety, szpital bardzo się rozwija. Było 400 pracowników w roku 2019. W chwili obecnej już będzie prawie 1000 pracowników. To również czterokrotnie większa ilość pacjentów. Ulica Ślusarska, teren szpitala, pobliski market. Wszystkie miejsca są dosłownie zajęte. Mamy w planach rozbudowę kolejnych 200 miejsc parkingowych. Oczekujemy na środki z BGK. W chwili obecnej jest oceniany wniosek właśnie na rozbudowę tego parkingu. Obawiam się, że to też nie będzie wystarczająca ilość. Co zbudowanym, czy wyburzonym chyba budynkiem po dawnym szpitalu zakaźnym? Rozumiem, że to chodzi o były oddział chorób zakaźnych, który w chwili obecnie jest, ja nazywam to fundamentami czy szkieletorem takim. I mamy na to plan, mamy na to program funkcjonalno-użytkowy. Czekamy na środki, bo to jest przepotężna inwestycja. Wybudowanie pięciokondygnacyjnego budynku, w którym już będą w miejscu centralnym znajdować się wszystkie poradnie specjalistyczne, ale również chociażby planowany docelowo oddział kardiologii z rozbudowaną bazą łóżkową. Każdy oddział w chwili obecnej u nas wymaga rozbudowy również o bazę łóżkową. Pracujemy dalej na praktycznie takim samym stanie łóżek co w 2019 roku, a liczba pacjentów przybyła bardzo mocno, więc musimy rozbudować szpital. Powierzchnia 3000 m2 powinna dać nam zapas taki 10-letniej swobody rozwoju. Ile po COVID-zie zostało sprawnych respiratorów? Wszystkie, całe wyposażenie medyczne w szpitalu musi być sprawne. Regularne przeglądy wyposażenia medycznego jest niezbędne dla bezpieczeństwa i ratowania zdrowia pacjentów, więc naturalne jest, że każdy sprzęt medyczny funkcjonujący na terenie szpitala jest sprawny i bezpieczny. To z komentarzem takie pytanie. USG wykonano u mnie na powiększenie prostaty, więc udałem się z tym wynikiem do lekarza rodzinnego, który zachował się profesjonalnie, kierując mnie do urologa. Poszedłem do szpitala na Jeleniogórskiej, żeby się zarejestrować. Po godzinnym oczekiwaniu w kolejce wreszcie urocza młoda pani zakomunikowała mi, że może mnie zarejestrować na listopad. Nie do kolejki, tylko na listę oczekujących. Teraz mam pytanie, jeżeli to byłby rak prostaty, to nie doczekałbym tej wizyty. Tak, jest to strasznie niepokojąca sytuacja. Ona dotyczy nie tylko naszego szpitala, ale całego systemu, bo ten system jest niezwykle skomplikowany i go należy zmienić. 10 rodzajów kolejek, pacjent z podejrzeniem nowotworu powinien być w przeciągu 14 dni zdiagnozowany. Karta DILO, kolejka oczekujących na bieżąco, na CITO, w trybie planowym, stabilnym, przyspieszonym. Nie da rady żadna z osób pracujących w systemie, ani lekarz POZ-u, ani lekarz specjalista, ani pani rejestrująca w sekretariacie, udrożnić tego. Jest ten system na tyle skomplikowany, powinna być jedna kolejka, prosta kolejka. Lekarz powinien w sposób praktycznie automatyczny od lekarza POZ-u już powinien mieć miejsce u lekarza specjalisty i na tym mi zależy, żeby taki system generować, tworzyć, a nie powielać, żeby pacjent błądził po systemie, bo to jest błądzenie. Błądzenie lekarza POZ-u, błądzenie lekarza specjalisty, a finalnie cierpi pacjent. Ten pacjent powinien być z podejrzeniem nowotworu zdiagnozowany w przeciągu 14 dni. Jest taki system, pacjent z tego systemu po prostu nie skorzystał. Powinien mieć wystawioną kartę diagnostyki onkologicznej. Dzięki temu by uprawniała tego pacjenta do szybszego terminu do na przykład lekarza urologa. Zmienimy temat. Czy startuje pan w wyborach? Myślę, że chodzi o wybory samorządowe. Tak, otrzymałem taką propozycję startowania w wyborach z Komitetu Wyborczego Trzecia Droga. Wyraziłem akces.
No i czekam, aż formalności nabiorą tutaj oficjalnego znaczenia. No i wtedy myślę, że będę mógł oficjalnie tak powiedzieć i konkretnie, jakie miejsce, jaka lista, jaki komitet, który już powiedziałem, będę mógł to ogłosić w sposób oficjalny. Dlaczego bolesławianin w swoim mieście na MR musi czekać rok, a we Wrocławiu 2 miesiące? Myślę, że nie rok. Myślę, że w chwili obecnej kolejka oczekujących i znowu te systemy kolejkowe, przypadek stabilny, onkologiczny i tak dalej. Pacjent oczekuje średnio od 2 tygodni do około 2 do 3 miesięcy, w zależności też jakie będzie natężenie. Więc teraz znacznie mocno przyspieszyliśmy. Od miesiąca stycznia funkcjonuje drugi rezonans. W tym roku mamy plan jeszcze na zakup trzeciego urządzenia. To będzie jeden z największych ośrodków diagnostyki obrazowej na Dolnym Śląsku, ale rozbudowane oddziały, rozbudowane poradnie wymagają szybkiej diagnostyki. Te czasy oczekiwania w porównaniu do innych ośrodków diagnostycznych są naprawdę niezłe. Cały czas monitorujemy sytuację kolejkową w naszych pracowniach. Też pilnujemy opisów, co jest tak naprawdę najważniejsze później dla lekarzy oceniających. Dlaczego chorym dzieckiem gorączkującym, mającym 39,8 stopnia, dzieckiem trzeba w weekendzie siedzieć na SOR-ze 5 godzin, mimo że oddział jest obok oddział pediatryczny. Odmowa pomocy w oddziale pediatrycznym argumentowana jest tym, że trzeba mieć skierowanie z SOR-u na oddział. No i wracamy do systemu. Żaden pacjent do oddziału nie może zostać przyjęty bez wydanego skierowania z poziomu niżej. A poziomem niżej jest nocna opieka świątecznej pomocy, albo szpitalny oddział ratunkowy, albo w pierwszej kolejności lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. I błądzimy po tym systemie. Ten system nie działa tak, jakbyśmy chcieli. Sami byśmy chcieli go usprawnić, ale nikt później za tego pacjenta nie zostanie rozliczony, nie zostanie opłacony, dokumentacja zostanie wadliwa, wydana i cały szereg zdarzeń, dlaczego działa tak system. Sami jesteśmy winowajcami tego systemu, musimy to zmienić, dlatego chociażby start w wyborach samorządowych i to dojście do polityki, aby to zmieniać. Dlaczego podczas remontu przychodni specjalistycznych powieszono ekrany przy gabinetach tak nisko, że łatwo o nie zahaczyć? Dlaczego nie korzysta się z tych ekranów i numerki podczas wizyt? Po co wydano te pieniądze? Cały projekt systemu utworzenia systemu kolejkowego do poradni specjalistycznych jest finansowany z Funduszu Dostępności. Natężenie, jakie jest w chwili obecnej w poradniach, na tej małej powierzchni, którą posiadamy, niestety, ale rozbudowujemy i w marcu te poradnie zostaną już rozbudowane. Będzie większy komfort poruszania się, to po pierwsze, a po drugie programiści modernizują cały system kolejkowy. Niestety prace programistyczne tyle trwają, ale myślę, że w marcu, kwietniu uruchomimy na nowo system kolejkowy, gdzie lista pacjentów będzie się wyświetlała na ekranach przy gabinetach, aby był właśnie porządek w dostępie do przyjmowanego pacjenta w gabinecie specjalistycznym. Idąc na ślepo do pediatry i okazuje się, że pediatra jest lekarz stażysta i nudzą się, a informacja na SOR-ze jest, że nie ma pediatrii. W chwili obecnej pediatria jest jednym z większych ośrodków pediatrycznych na Dolnym Śląsku. Liczba pacjentów, jaka przyjmowana jest na oddziale pediatrii i w ramach izby przyjęć, i w ramach oddziału i hospitalizacji, średnio sięga miesięcznie nawet 600 osób. Nie było takiej sytuacji w Bolesławcu i w szpitalu, aby taką liczbę osób przyjmować u nas na pediatrii. W chwili obecnej mamy około 16 lekarzy zatrudnionych na oddziale pediatrii. Są to lekarze specjaliści. Są to lekarze specjaliści z innych dziedzin, jak neurologia dziecięca, kardiologia dziecięca, psychiatria dziecięca. To powoduje, że liczba przyjmowanych dzieci jest olbrzymia. I w porównaniu
W roku 2019 przyjmowana liczba dzieci 100 do 100 hospitalizacji w ciągu miesiąca. W chwili obecnie jesteśmy w stanie przyjmować 250-300 hospitalizacji w ciągu miesiąca. To powoduje, że pracuje praktycznie non-stop dwójka lekarzy na oddziale pediatrycznym w trybie ostrodyżurowym, no i praca dzienna. Oczywiście mogą być indywidualne przypadki rozstrzygane, no ale to wtedy każdy przypadek rozstrzygamy indywidualnie. Po co drugi rezonans? Problem nie w aparaturze, braku radiolów interpretujących wyniki. Teraz czeka się 3 tygodnie na opis, a jak będzie dwukrotnie większa ilość, no to... Tak, lekarze radiolodzy pracują, zatrudniamy kolejnych lekarzy radiologów i problem jest złożony, bo z jednej strony ilość miejsc możliwych do wykonania badań na jednym aparacie, w chwili obecnej wykonujemy około 900 do 1000 badań na jednym aparacie, są to liczby absolutnie rekordowe, czyli w chwili obecnej wykonujemy 1800 do 2000 badań rezonansu magnetycznego miesięcznie. To pokazuje naszą skalę. Lekarze, radiolodzy, w chwili obecnej ja rozmawiałem z szefem radiologów, średni czas opisu to jest 2 tygodnie. Oczywiście każdy przypadek znowu jest indywidualny, bo trzeba ocenić zdjęcie na przykład onkologiczne, porównać je z innymi historycznymi zdjęciami, więc ten czas może się w danym przypadku wydłużyć. Ale to on zależy, przypadek wydłużenia, od specyfiki danego pacjenta, a nie opóźnienia wynikającego z braku odpowiedniej ilości lekarzy. Startował pan z tak zwanych bezpartyjnych, a teraz słyszałem, że z PSL-u. To jak to jest? Z bezpartyjnego stał się pan partyjny? Dlaczego PSL? Przede wszystkim nie należałem do partii bezpartyjnych. Pozostałem poproszony o to, aby kandydować na wyborach parlamentarnych do Senatu. Wyraziłem taki akces, bo bardzo mi zależy na tym, żeby zmieniać tą ochronę zdrowia. Rozmawiamy o tym, ile trzeba zmienić, ile trzeba poprawić, że ten system jest bardzo skomplikowany, go należy mocno uprościć. I żeby to zmienić, to trzeba niestety w tej polityce uczestniczyć realnie, od środka, aby nasze postulaty, postulaty pacjentów, które są w chwili obecnej nawet poruszane, musiały dojść do władz, do centrali, do Warszawy. Jeżeli samemu tego nie zrobimy, to nigdy się nic na lepsze nie udrożni, nie polepszy. Czy tęskni pan za COVID-19? Jak słychać po moim głosie, nienawidzę chorować. Każde przeziębienie, każda choroba to jest trauma dla każdego i nie życzę nikomu powrotów do czasu pandemii COVID-19 i się bardzo cieszę, że już żyjemy w tych czasach postpandemicznych, gdzie możemy się pożegnać z pandemią, epidemią i chorobami tak niebezpiecznymi, jak wtedy była choroba COVID-19. Rejestracja do ortopedy z dzieckiem, skierowanie na CITO pani w okienku mówi, że 2 miesiące. A jak mi nie pasuje, to idź pan do Chojnowa albo do Lwówka. A ja przecież nie płacę podatków w Chojnowie. No przede wszystkim na to zostawiam w szpitalu nacisk, to na prawidłową komunikację. Komunikacja jest dla mnie najważniejsza. My pracujemy z ludźmi i od każdego z pracowników oczekuję, że ta komunikacja z pacjentem w trudnej często sytuacji jest najważniejsza, absolutnie. Tutaj należy dużo słuchać, jak najmniej mówić i uwypuklać swoje argumenty. Więc staram się egzekwować to. Oczywiście znowu indywidualne przypadki. No i gdyby ta komunikacja była prawidłowa, myślę, że komentarza takiego złośliwego by nie było. No, ale myślę, że jeszcze raz zwrócę na to uwagę. Pan nie ma wstydu, odpowiadając na pytania mieszkańców, po tym jak zabiegał pan o szpital covidowy z prezydentem wojewody?
No to takiej sytuacji przede wszystkim nie było, więc trzeba się poruszać, jaka była sytuacja rzeczywiście. Szpital w Bolesławcu od wielu lat jest wpisany w strategię Dolnego Śląska, jak i naszego kraju, posiadający zaplecze odpowiednie do leczenia przypadków chorób zakaźnych. W tych strategiach i dokumentach bezpieczeństwa narodowego często po prostu takie sytuacje są opisane, że oddział chorób zakaźnych predysponuje kwalifikowanie w pierwszej kolejności oddziału do leczenia chorób zakaźnych. I dlatego taką sytuację i taką rolę musieliśmy podjąć i zostaliśmy na podstawie tych dokumentów wieloletnich, strategicznych, prawdopodobnie wyznaczeni, bo ja też nie wiem, jaki był proces tak naprawdę decyzyjny podejmowania funkcjonowania szpitali jednoimiennych w naszym kraju, ale domniemam, że na podstawie takich dokumentów strategicznych, po coś one są w końcu, przecież na wypadek wojny. Więc myślę, że taka była decyzja, która została zaopiniowana i szpital jednoimienny został utworzony w szpitalu w Bolesławcu. Ile pan ma spraw w sądzie? Ani jednej. Dlaczego w szpitalu dzieci, małe dzieci są przyjmowane przez internistę, a nie pediatrę na oddział pediatryczny? Rozumiem, że to chodzi o pomoc nocną świąteczną, czyli tak zwany wieczorowy POZ, kiedy pacjenci o całym przekroju wieku przychodzą z różnymi problemami zdrowotnymi, gdzie nie zostali zaopatrzeni w podstawowej opiece zdrowotnej między godziną 8 a 18. No i każdy ma prawo zgłosić się po godzinie 18 do godziny 8 rano następnego dnia z swoim każdym problemem zdrowotnym. Internista jest lekarzem ogólnym, więc to jest najlepszy chyba człowiek do oceny wszelakich przypadków i ewentualnie dalszego kierowania, triażowania tych pacjentów do kolejnych specjalistów, czy to do pediatry, czy do, nie wiem, kardiologa, neurologa, czy chociażby do dalszej diagnostyki obrazowej, różnych badań wykonywania, więc w systemie medycznym internista na tym miejscu najlepiej się sprawdza. To jest drogi najprostszy z szpitala. W chwili obecnej szpital ma do opiniowania różnych uchwał Radę Społeczną. Z nazwy Rada Społeczna jest instytucją społeczną działająca w szpitalu, którą w Radzie Społecznej są różne osoby powołane przez pana wojewodę, przez urząd starostwa. Przyjęła się taka zasada, że każda osoba z danej gminy jest delegowana, żeby jak najwięcej osób uczestniczyło w obradach i opiniowaniu życia szpitalnego naszego szpitala Świętego Łukasza. Ile jest pan w plecy z długami? Jak do tego się te dopuścił? Należy wytłumaczyć. Nasze zobowiązania rosną, bo nasze przychody rosną. Ale jeżeli skorelujemy nasze zobowiązania, czyli wynagrodzenia, kredyt, mamy kredyt inwestycyjny, bo musieliśmy wziąć kredyt, bo był na bardzo atrakcyjnych warunkach. Są zobowiązania wobec ZUS-u naturalne, no bo zatrudniamy 1000 pracowników, więc te zobowiązania w chwili obecnej wynoszą około 30 paru milionów. To są naturalne rzeczy księgowe, które są w każdym przedsiębiorstwie. Ale jak skorelujemy je do przychodów, to okazuje się, że w 2019 roku zobowiązania do przychodów były na poziomie 30%, a w chwili obecnej mamy ten wskaźnik 15%. Mamy dwukrotnie mniejsze zobowiązania niż w 2019 roku. Uważam, że szpital jeszcze nie był w tak dobrej sytuacji finansowej jak w chwili obecnej i ta sytuacja jest bardzo stabilna. Czemu tak dużo młodych ludzi umierało podczas COVID w naszym szpitalu? Nie mając wcześniej żadnych chorób, byli okazami zdrowia. Czyby dobrze była spisana umowa z zakładem pogrzebowym Arsen? Przede wszystkim robiliśmy analizę. Analizę wielowątkową. I
umieralność w szpitalu podczas pandemii COVID-19 w pacjentów z COVID-19 wynosiła niespełna 5%. Jest to świetny wskaźnik, bo porównywaliśmy się do innych jednostek szpitalnych. Wiele prac naukowych powstało. My również publikowaliśmy do artykułów medycznych nasze osiągnięcia tak naprawdę w leczeniu przypadków z COVID-19. Średnia wahała się między 8-10%. Taka była liczba zgonów hospitalizowanych pacjentów. U nas niespełna 5% uważam za wynik bardzo dobry i z punktu widzenia medycznego, bo musimy się opierać na wiarygodnych danych medycznych, to jest rewelacja. Wszystkie metody leczenia dostępne, świetna organizacja zespołów anestezjologicznych, internistycznych, zakaźnych pozwoliła na dobre leczenie pacjentów z chorobą COVID-19. Należy podkreślić, że w tym czasie wszyscy się uczyliśmy leczenia. My wyznaczaliśmy pewnego rodzaju standardy leczenia choroby COVID-19, bo nikt nie miał z nią wcześniej do czynienia. Dlaczego na oddziale ginekologicznym pielęgniarka była bardzo niemiła, bardzo boleśnie wkuwała wenflon, który bolał aż do usunięcia? Podczas zwrócenia uwagi cały czas, że boli, krzywiła tylko twarz stara gwiazda. Podczas usuwania wenflonu krew tryskała na podłogę. Nigdy więcej ginekologii w Bolesławcu, bo warczący pensjon. Muszę podkreślić, że ginekologia za ostatni rok zdobyła jedno z czołowych miejsc w takim ogólnopolskim rankingu Rodzić po ludzku, Fundacji Rodzić po ludzku. Jestem z tego niezmiernie dumny, bo to na podstawie wystawianych opinii poszczególnych pacjentek niezależna fundacja ocenia jakość oddziałów ginekologicznych, sposobu podejścia do pacjentek, sposobu możliwości leczenia, możliwości rodzenia. I na Dolnym Śląsku jest to jeden z trzech oddziałów, który dostał takie wyróżnienie. Na ścianie zachodniej naszego kraju jest to również jeden z trzech oddziałów, który zdobył takie wyróżnienie. Więc domniemam, że to była jakaś indywidualna sytuacja, która wymaga indywidualnego rozstrzygnięcia. Jeżeli są jakieś takie dyskusyjne sytuacje, to ja zawsze zapraszam do siebie, do biura, aby na bieżąco wyjaśniać i reagować na takie sytuacje. Ile pan szpital zapłaci za cały ten dzisiejszy wywiad na Boletynie? Nie wiem, ja nic nie płacę, także przepraszam. Jeżeli miałem zapłacić, to nie wiem. Dziękuję bardzo, przerwę robimy teraz.